Witam Państwa serdecznie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Spotykamy się z Państwem 13 kwietnia, w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zbrodnia ta jest wydarzeniem, które niewątpliwie wstrząsnęło polskim społeczeństwem na niespotykaną skalę. Do dnia dzisiejszego porusza swoim okrucieństwem i szokuje mechanizmami działania. Ale nierozerwalną częścią zbrodni stała się również zbudowana wokół niej przez propagandę radziecką narracja. Potocznie nazywana jest ona kłamstwem katyńskim, które po dziś dzień utrzymuje przy życiu szereg mitów i zaciera pamięć o pomordowanych. Pamiętając o ofiarach, ale również o ich rodzinach, przybliżymy Państwu podstawowe fakty związane ze sprawą katyńską i narodzinami kłamstwa katyńskiego. Września 1939 roku Armia Czerwona bez formalnego wypowiedzenia wojny zaatakowała walczącą z Niemcami Polskę. W reakcji na radziecką agresję naczelny wódz generał Edward Rydz-Śmigły w formie dyrektywy nakazał polskim oddziałom zaniechanie działań zaczepnych w stosunku do ZSRR. Polacy mogli podejmować jedynie działania obronne, w konsekwencji czego wiele z oddziałów bez walki wpadło w ręce wschodniego agresora. Do niewoli radzieckiej trafiło około 250 tysięcy polskich żołnierzy. W trakcie kampanii wrześniowej część z nich zginęła lub została zwolniona do domów. 125 tysięcy zatrzymanych przekazano zarządowi do spraw jeńców wojennych i internowanych, działającego w ramach struktur NKWD. Związek Radziecki pozwolił sobie na ten krok, ponieważ nie był sygnatariuszem 4. konwencji haskiej dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej oraz konwencji genewskiej dotyczącej traktowania jeńców. Mimo tego rodziny pojmanych długo łudziły się, że dokumenty chronią ich najbliższych, gdyż były emanacją powszechnie akceptowalnego zwyczajowego prawa międzynarodowego. Na bazie umów o wymianie ze stroną niemiecką jesienią zwolniono lub odesłano do niemieckiej strefy okupacyjnej około 90 tysięcy szeregowych i podoficerów. Z pozostałych wyłowiono oficerów, agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, żandarmów i służbę więzienną. Umieszczono ich w 3 obozach specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Uwięzionych przetrzymywano na terenach poklasztornych, poddając inwigilacji i zabiegom propagandowym. Budynki poklasztorne nie były przygotowane na przyjęcie jeńców. Były słabo zaopatrzone, w stanie krańcowego zaniedbania. Osadzeni przybywali do obozów po wielu dniach bez zmiany ubrań. Brakowało podstawowych środków higienicznych, dostępu do bieżącej wody, a łaźnie obozowe nie były w stanie przyjąć tak dużej liczby osób. Jeńcy sami musieli porządkować miejsca noclegowe. W listopadzie 1939 roku władze obozowe pozwoliły jeńcom na nawiązanie kontaktu z bliskimi. Zezwoliły na wysyłanie jednej karty pocztowej w miesiącu. Liczyły prawdopodobnie na pozyskanie adresów rodzin osadzonych zamieszkujących Kresy Wschodnie. Pozyskane adresy posłużyły do ułożenia list osób przeznaczonych do deportacji w głąb Rosji i skoordynowania ich z egzekucjami. Zachowana korespondencja była cenzurowana przez władze obozowe. Jeńcy pisali o swojej sytuacji bardzo ogólnie, zapewniając o dobrym samopoczuciu i troszcząc się o losy najbliższych. Rodziny również starały się pisać do jeńców. Nie wszystkie listy jednak docierały do adresata. Pomimo ciężkich warunków i prób pozyskania osadzonych dla systemu komunistycznego, jeńcy starali się wypełniać swój czas aktywnościami kulturalnymi czy oświatowymi, ucząc się na przykład języków obcych. Zasiadali do gier stolikowych, takich jak szachy, domino czy warcaby. Uzdolnieni plastycznie wykonywali ręcznie rzeźbione pudełka czy figury szachowe. Powstawały wiersze obozowe. Część z uwięzionych prowadziła dzienniki. Sprawowanie kultu religijnego było zabronione i surowo karane przez władze obozowe. Niemniej jeńcy podejmowali ryzyko. We wspomnieniach czytamy, że wieczorami zalegała cisza, którą każdy respektował.
Ta niepisana zasada pozwalała każdemu, niezależnie od wyznania czy poglądu, poświęcić się osobistej modlitwie lub rozważaniom. W obozach przebywali duchowni, w większości katoliccy, którzy w miarę możliwości odprawiali msze. Robiono to w ukryciu, w małych grupach i za każdym razem w innym miejscu. Kiedy władze obozowe dowiadywały się o miejscu odprawiania nabożeństwa, zwykle docierały już po jego zakończeniu. Wiosną 1940 roku Ludowy Komisarz do Spraw Wewnętrznych ZSRR, Ławrenti Beria, zwrócił się z propozycją do Józefa Stalina w sprawie likwidacji obozów specjalnych i eksterminacji polskich jeńców wojennych oraz więźniów osadzonych w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi. Beria argumentował, że jeńcy i więźniowie byli zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej. 5 marca 1940 roku propozycję zatwierdziło biuro polityczne KC-WKPB. Akcja likwidacyjna trwała w kwietniu i maju 1940 roku. Skoordynowano ją z pierwszymi deportacjami ludności cywilnej. Jeńców wywożono z obozów partiami na podstawie list transportowych. Egzekucji strzałem w tył głowy dokonywano na zamkniętych terenach lub w budynkach obwodowych zarządów NKWD, jak to działo się w Twerze, gdzie potrafiali więźniowie Ostaszkowa. Ciała jeńców Kozielska chowano w Katyniu, Starobielska w Charkowie, Ostaszkowa w Miednoje. Część rozstrzelanych więźniów z zachodniej Ukrainy chowano w Bykowni pod Kijowem. Nieznane pozostają miejsca pochówków ofiar z zachodniej Białorusi. Przypuszcza się, że są to Kuropaty pod Mińskiem, gdzie wcześniej chowano ofiary masowych egzekucji z lat 30. Z trzech obozów uratowało się około 400 osób. Na podstawie dostępnej dokumentacji można tylko częściowo zrekonstruować kryteria ocalenia. Część podjęła współpracę z radzieckim systemem, ale o przetrwaniu mogły decydować również wiedza, nietypowy zawód lub umiejętności jeńca, które w oczach Rosjan mogły być przydatne. O część ocalonych upominała się wcześniej ambasada niemiecka lub misja litewska, uznając ich za swoich obywateli. Decydować mógł zwykły łut szczęścia lub pomyłka władz obozowych. Ocaleni trafili do obozu zorganizowanego w Pawliszczew Boże. Następnie przeniesiono ich do Gryazowca, gdzie większość doczekała wybuchu wojny między Niemcami a ZSRR, podpisania układu Sikorski-Majski i ogłoszenia amnestii, na podstawie której zostali zwolnieni z obozu. Szybko okazało się, że są jedynymi z trzech obozów specjalnych, z którymi jest jakikolwiek kontakt. Losy jeńców były bardzo istotną sprawą w relacjach dyplomatycznych między rządem emigracyjnym a ZSRR. Polski Korpus Dyplomatyczny bezskutecznie zabiegał o uzyskanie informacji na temat zaginionych. Rosjanie zarzekali się, że wszyscy zostali zwolnieni i nie dotarli jeszcze do polskich punktów zbornych. Polaków zbywano nawet takimi absurdalnymi tłumaczeniami, jak zapewnienia, że oficerowie uciekli do Mandżurii. Dało to początek tak zwanemu kłamstwu katyńskiemu jeszcze przed odkryciem pierwszych grobów. Po ataku Niemców na ZSRR okolice Katynia zostały przez nich zajęte. 13 kwietnia 1943 roku władze niemieckie ogłosiły światu odkrycie masowych grobów polskich oficerów w Lesie Katyńskim. Poinformowały, że prowadzą na tym terenie prace ekshumacyjne, wskazując na radziecką odpowiedzialność za mord. Niemcy o istnieniu grobów wiedziały od miejscowej ludności prawdopodobnie już w 1942 roku. Zdecydowali się jednak na jej wykorzystanie dopiero wiosną 1943. Miało to wymiar propagandowy. Dyskredytacja ZSRR mogła przyczynić się do rozpadu obozu alianckiego. W celu uwiarygodnienia swoich informacji Niemcy doprowadzili do utworzenia Międzynarodowej Komisji Lekarskiej. Pod ich naciskiem utworzono również Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża, która uczestniczyła w pracach ekshumacyjnych i potajemnie dostarczała informacje polskiemu rządowi emigracyjnemu. Niemcy zadbali o rozpowszechnienie informacji zarówno na terenach okupowanych, jak i na zachodzie. W odpowiedzi z 15 kwietnia 1943 roku Rosjanie zrzucali winę za mord na Niemców, datując egzekucję na rok 1941.
Polski rząd próbował wpłynąć na swoich sojuszników, by stanowczo domagali się wyjaśnienia sprawy przez Związek Radziecki. Po nieudanych próbach sam wystąpił z wnioskiem do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie sprawy. Władze radzieckie wykorzystały ten ruch, oskarżając Polaków o współpracę z Niemcami i zerwały nawiązane 2 lata wcześniej stosunki dyplomatyczne. W wyniku kontrofensywy wojsk radzieckich Katyń podobnie znalazł się w granicach jurysdykcji ZSRR. Rosjanie przystąpili do zacierania śladów. Powołano komisję pod nazwą Specjalna Komisja do spraw ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w Lesie Katyńskim jeńców wojennych oficerów polskich. Już sama nazwa mówiła, jaki jest prawdziwy cel grupy. Komisja profesora Nikolaja Burdenki miała za zadanie szukać dowodów na to, że mordu dokonali Niemcy między wrześniem a grudniem 1941 roku. Prace w miejscu pochówku trwały zaledwie tydzień i były poprzedzone akcją NKWD podrzucania spreparowanych dowodów. Władze radzieckie podjęły próbę przypisania mordu katyńskiego Niemcom w trakcie procesu w Norymberdze. Liczyły na to, że jedynym dopuszczonym do rozprawy dowodem będą wyniki raportu Komisji Burdenki. Niemiecka obrona jednak doprowadziła do powołania świadków. Radzieccy prokuratorzy nie byli w stanie przypisać winy Niemcom. Trybunał, zdając sobie sprawę z winy Rosjan dla utrzymania jedności koalicji, pozostawił sprawę bez rozstrzygnięcia. Po zakończeniu procesu norymberskiego sprawa przycichła. Nieliczni zachodni politycy podejmowali próby wyjaśnienia. Głębsze zainteresowanie nastąpiło na skutek zaostrzenia się stosunków Stanów Zjednoczonych z ZSRR w trakcie wojny koreańskiej. Amerykanie utworzyli specjalną komisję śledczą Kongresu Stanów Zjednoczonych do zbadania zbrodni katyńskiej. Komisja Madena, nazywana tak od nazwiska jej przewodniczącego, w latach 1951-1952 przesłuchała ponad 80 świadków. Raport końcowy obciążał winą Rosjan i wskazywał na podobieństwa w sposobie wykonywania egzekucji w trakcie wojny koreańskiej i w Katyniu. Komisja złożyła dokument u sekretarza generalnego ONZ. Niestety sprawie nie nadano dalszego biegu. Po śmierci Stalina i zakończeniu działań w Korei, administracja amerykańska nie była zainteresowana kontynuowaniem procesu, a raport trafił do archiwum. Rodziny ofiar starały się wyjaśnić sprawę i prowadzić poszukiwania bliskich na własną rękę. W tym celu zwracały się z zapytaniem do Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Część swoje zapytania kierowała do organizacji polonijnych na Zachodzie zajmujących się poszukiwaniem zaginionych. Niestety najczęściej otrzymywały odpowiedzi, że los zaginionych pozostaje nieznany. Ślady urywały się w radzieckich obozach. W krajach bloku wschodniego pytania o zaginionych stawały się zabronione, a oskarżenie Rosjan o dokonanie mordu katyńskiego surowo karane. Wszelkie inicjatywy zmierzające do wyjaśnienia aspektów zbrodni były duszone w zarodku. Rodziny pomordowanych, jeśli próbowały publicznie poruszać temat, były represjonowane i dotykały je różne przejawy wykluczenia społecznego. Wachlarz środków nacisku był szeroki, od publicznego napiętnowania, przez zamknięcie ścieżki awansu zawodowego, utratę pracy, świadczeń, aż po więzienie. Słowo Katyń zniknęło z przestrzeni publicznej. Pod koniec lat 80., kiedy następowało rozluźnienie reżimu, zaczęto powracać do sprawy. Zaczęły tworzyć się inicjatywy oddolne. Rodziny pomordowanych, ośmielone rozwojem sytuacji politycznej, zaczęły nawiązywać ze sobą kontakty i nieformalnie się spotykać. Efektem tego była rejestracja szeregu stowarzyszeń rodzin katyńskich, a następnie utworzenie Federacji Rodzin Katyńskich. Organizacje zaczęły domagać się wyjaśnienia sprawy zaginięcia ich bliskich. Przełom nastąpił w kwietniu 1990 roku w trakcie wizyty Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie. Strona radziecka przekazała Polakom pierwszą partię dokumentów dotyczących losów polskich oficerów, tym samym przyznając się do odpowiedzialności za mord. W wyniku przemian i porozumień w latach 1991-96 na terenie Katynia, Charkowa i Miednoje przeprowadzono prace sondażowo-ekshumacyjne z udziałem polskich ekspertów. W trakcie prac z grobów wydobyto szereg szczątków umundurowania i pamiątek pozamordowanych.
Jednym z najważniejszych celów środowisk katyńskich od początku lat 90. było utworzenie cmentarzy na terenach pochówków ofiar zbrodni. Długie starania zostały zwieńczone otwarciem 3 polskich cmentarzy wojennych w 2000 roku w Charkowie, w Katyniu i w Miednoje. W 2012 roku dołączył do nich 4 polski cmentarz wojenny w Kijowie Bykowni. Ważnym aspektem działalności potomków Katyńczyków było i pozostaje upamiętnienie ofiar na terenie naszego kraju. Pierwszy pomnik katyński w otwartej przestrzeni miejskiej powstał w 1990 roku w Łodzi, w pobliżu kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej. Zbrodnia katyńska kryje w sobie jeszcze wiele niewyjaśnionych aspektów. Na przykład nieznana pozostaje tzw. białoruska lista katyńska. Wiele dokumentów w archiwach rosyjskich pozostaje niedostępnych dla strony polskiej, rodzin ofiar i badaczy. Spotykamy się z nowymi przejawami zakłamywania faktów. Pozostaje podtrzymywanie pamięci i czekanie na sprzyjający klimat polityczny, by dążyć do pełniejszego wyjaśnienia sprawy. W kwietniu 1990 roku pojechaliśmy pociągiem specjalnym. Następnie przewieziono nas w konwoju bardzo ściśle chronionym ze Smoleńska przez Gniezdowo. Przejeżdżaliśmy, widząc stację Gniezdowo po lewej stronie z wiaduktu, i zatrzymaliśmy się w Lesie Katyńskim przed wysokim płotem. Kiedy wysiedliśmy z autokarów, narastała w nas ogromna niecierpliwość, że stoimy i stoimy, mamy kwiaty, każdy ma kwiaty, znicze, wiązanki. I bardzo długo wiem, że nas trzymano. Następnie uformował się pochód, który prowadził pan Einenkel. On był wtedy z Komitetu Katyńskiego. I szliśmy, no było nas wtedy około 400 osób z całej Polski, rodzin katyńskich. Prowadził nas do miejsca właściwie, gdzie były przeprowadzane ekshumacje w Lesie Katyńskim w 1943 roku. Ta droga była dosyć kręta. Las wydawał nam się wtedy straszny. Emocje w nas buzowały. Ja nie umiałam powiedzieć co. W każdym razie trzęsłam się jak galareta. Mieliśmy przygotowaną wiązankę pięknych kwiatów, którą chcieliśmy złożyć na grobie Janusza, ojca mojego teścia. Ale cóż, kiedy stanęliśmy na tym placu, bo to był właściwie plac zaznaczonymi tylko takimi prostokątnymi jak gdyby sarfogakami, z trawą rosnącą na wierzchu, bo to był kwiecień przecież, tam jeszcze w dołach były resztki śniegu i rozpuszczające się błoto. No i szukaliśmy tego grobu, gdzie możemy zapalić znicz, gdzie położyć te kwiaty. Ale uderzyło nas co? Że był tam pomnik. Pomnik składający się z 2 prostokątnych tablic. Pośrodku była jakaś drabinka jak gdyby. I na prawej tablicy, jak dziś pamiętam, że było napisane, że w tym miejscu zostali zamordowani jeńcy polscy przez hitlerowców w 1941 roku. Po lewej stronie było to w języku rosyjskim. No oczywiście wszyscy byliśmy wzburzeni, bo wiedzieliśmy, że jest to kłamliwe, więc niektórzy tam chcieli to zamalowywać. No, była po prostu wśród wszystkich, byliśmy wzburzeni. Wiem, że to wywołało ogromne wzburzenie. Potem, trzymając te kwiaty cały czas, chodziliśmy z Januszem po terenie, tym wygrodzonym jak gdyby cmentarza, i szukaliśmy, gdzie położyć tą wiązankę, gdzie może być grób. Nie znaleźliśmy takiego miejsca i ostatecznie powiesiliśmy ją na płocie. Uklękliśmy, pomodliliśmy się i
mieliśmy tak ogromny niedosyt i chęć poznania tego miejsca. Zaczęliśmy poza obrębem szukać. Przeszliśmy jakąś bramę. Wchodząc na tą bramę, ja przeskoczyłam na drugą stronę i podniosłam, Janusz się przesunął pod spodem i dotarliśmy wtedy nad Dniepr do willi NKWD, która była pokazywana na wszystkich zdjęciach jako ta willa. Ona była wtedy niezamieszkała. Pamiętam, że byłam tak bardzo naładowana tymi emocjami, że kiedy wróciliśmy, spotkaliśmy księdza, nie księdza, tylko konsula naszego honorowego w Moskwie, pana Cioska. I ponieważ grobu nie znaleźliśmy, pogonili nas Rosjanie, więc ja do niego poszłam z takimi emocjami, doszłam i powiedziałam: panie konsulu, wy nic nie robicie. Dlaczego wy nic nie robicie, że my jeszcze nie mamy, że my nie mamy grobu, że nie możemy gdzie położyć kwiatów? Byłam mocno, on mnie chwycił, tak pamiętam, że dotknął mojej ręki, tak serdecznie mnie uścisnął i powiedział, że proszę państwa, my robimy wszystko, ale to nie jest sprawa prosta, to nie jest sprawa łatwa. Musicie nam pomóc, żebyśmy wspólnie mogli działać. No i tak się nasze działanie katyńskie wtedy bardzo chcieliśmy pomóc. Byliśmy niecierpliwi, żebyśmy tą prawdę katyńską mogli poznawać, upowszechniać, odkłamywać. My jako rodziny właśnie nie musimy mówić, że pamiętać, bo jest to w nas. We mnie jest to tak głęboko, że jest kwiecień, kolejny już kwiecień, 30 od tamtego roku. I mnie ciągnie do Katynia, mnie ciągnie do Charkowa, do Miednoje, bo przecież jeżeli nas nie będzie na tych cmentarzach, to pamięć o Katyniu na tamtych terenach nie będzie kultywowana, dlatego że społeczeństwo rosyjskie absolutnie już prawdy katyńskiej nie zna, tym bardziej, że ta prawda od kilku ładnych lat zostaje zakłamywana, szczególnie po katastrofie właśnie smoleńskiej, to kłamstwo katyńskie w Rosji kwitnie. Powstał nawet, czytałam w internecie, że powstał instytut nowy, tworzenia nowej historii Rosji, w której wydawane są książki udowadniające, że zbrodnię katyńską popełnili hitlerowcy. I o tym ani nie uczy się w szkołach, ani nawet w środowiskach miejskich, w których umieszczone są nasze cmentarze katyńskie, tak jak w Smoleńsku, czy w Charkowie, czy w Twerze. Prawda o Katyniu nie istnieje. Ostatnio w Twerze została zdjęta tablica z gmachu NKWD, tam gdzie byli polscy policjanci mordowani. Została zdjęta tablica, która została zawieszona w 1992 roku przez rodziny katyńskie. Na tym gmachu została w maju ubiegłego roku zdjęta i prowadzona jest cała batalia przez grupę historyków tam skupionych, która udowadnia, że tam na cmentarzu w Miednoje spoczywają żołnierze radzieccy zamordowani przez hitlerowców, a nie Polacy. Więc my jako rodziny katyńskie mamy ogromny teraz ból i niedosyt tego, że nasze 30-letnie w sumie działanie i naszego rządu polskiego, i naszych historyków, i archeologów, i całej nauki, która była w to zainteresowana, znowu musimy od początku odkłamywać zbrodnię katyńską. Książka ta dla nas, jako rodzin katyńskich,
jest taką książką, w której mogliśmy wyrazić swoje losy od czasów wojny, pokazać rodziny swoje, jakie przeżyły historie, bo tutaj w tych opowieściach znajdujemy. A dla młodzieży i dla młodszego pokolenia, niezwiązanego ze zbrodnią katyńską, myślę, że jest to kompendium wiedzy o tym, co rodziny katyńskie w tamtych czasach znosiły. Kłamstwo katyńskie, były na barierach życia politycznego, społecznego, dlatego że były obywatelami tak zwanej drugiej kategorii. Nie należały do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w większości, nie mogły zajmować stanowisk kierowniczych, ponieważ nie były jedyną. Również nie mogły studiować na różnych wydziałach uniwersyteckich. Były to trudne losy wdów katyńskich, które nieprzygotowane do życia w Polsce Ludowej, jako że były to kobiety, które miały zupełnie inną rolę przewidzianą, nie były przygotowane do pracy w zakładach przemysłowych czy w innych, to były panie domu, które spełniały zupełnie inne funkcje, jak przyszło im potem żyć po wojnie, wychowywać dzieci, zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny, bo przecież były jedynymi żywicielkami rodziny. Myślę, że synowie tutaj i córki ofiar zbrodni katyńskiej, którzy opowiedzieli swoje historie życiowe i przekazali, myślę, że te uczucia, które w sobie przez całe życie nosili, znalazły odbicie na stronach tej książki. Jest to taka książka, z którą ja przytulam do serca. Także pani Agnieszce Pawlak Damskiej bardzo serdecznie dziękujemy i całemu zespołowi Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, którzy się przyczynili, że ta książka w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej została wydana jako jedyna pamiątka tej rocznicy.